mamusie, za tatusia, za babunie, za dziadusia, za tłum ludzi i tak długo nie ustanie. Moje pierwsze wspomnienie. Mam 10 lat i jadę pierwszy raz w życiu na kolonie. Trochę byłem zaniepokojony. Nowe miejsce, nowi koledzy daleko od domu, bez mojego ulubionego Miśka, któremu zwierzałem się ze swoich kłopotów. Nie, nie wstydzę się. Mam, właściwie mam go do dziś. To mój przyjaciel z dzieciństwa. Zresztą teraz należy do mojego syna. Ja dostałem go od mojego ojca. Jest w naszej rodzinie od ponad 100 lat. Siedział u mojego dziadka w plecaku i przemierzył z nim cały świat podczas jego wojennych wędrówek. Teraz ja odbywam moją pierwszą wyprawę nad morze. Ciekawe, czy się z kimś zaprzyjaźnię. Jakoś dam radę. Mówią, że jestem bardzo towarzyski. Jednego się tylko obawiam. Stołówki. Może nasza pani będzie wyrozumiała i wytłumaczę jej, na czym polega mój problem. Ciekawe, czy zrozumie. Babcia ogarnęła. Z mamą był kłopot, bo jak zwykle wysyczała: nie marudź. Ale po wielu negocjacjach jakoś doszła do rozumu. Kiedy byłem małym dzieckiem. Krótko mówiąc, nie znoszę zup. Nie tak zwyczajnie nie lubię. Po prostu nie mogę przełknąć pływających w niej warzyw. Te rozgotowane rośliny wpływają na mój umysł tak negatywnie, że jest mi niedobrze i nie potrafię nad tym zapanować. Muszę jakoś rozwiązać ten problem. Wiem, podam pani kucharce gotową recepturę, jak ma przygotować dla mnie zupy. Najlepszy przepis mojej buni. Bierzemy miseczkę, chochlę i małe sitko, a następnie przecedzamy. Powstaje klarowny wywar, który jestem w stanie przełknąć. Za mamusie, za tatusia, za babunie, za dziadusia, za tłum ludzi i tak w kółko nieustannie. Moje zupy ci nie smakują? Proszę pani, to nie o to chodzi. Ja tylko nie mogę. Co ty sobie, smarkaczu, wyobrażasz? To nie jest restauracja. Mam do wykarmienia setkę dzieciaków. Nie mam czasu na rozpieszczonych mamin synków. Znalazł się, jaśnie pan hrabia. Nie chciałem nic złego. Ja tylko... A zresztą poradzę sobie inaczej. Może moja pani zrozumie. Jest niewiele starsza od nas. Ma jakieś 22 lata. To pewnie jeszcze pamięta, jak to jest czegoś naprawdę nie znosić. Uśmiechnąłem się najpromienniej, jak tylko potrafiłem. Przeczesałem fryzurę i dalej z prośbą do naszej opiekunki. Rozumiem, kochanie, twój problem. Ale jestem odpowiedzialna za wasze zdrowie podczas pobytu tu na kolonii i nie mogę pozwolić, byś wpadł w jakąś chorobę. No, idź teraz na świeże powietrze i pograj z kolegami w piłkę. Jak poczujesz zmęczenie, nabierzesz ochotę na jedzenie. Nie, dlaczego nikt mnie nie rozumie? Za mamusię, za tatusia, za babunię, za... Wiem, pielęgniarka to jedyny mój ratunek. Udam, że mam alergię na warzywa. Pierwsze słyszę. Nie, mój drogi. Jak nie masz apetytu, dostaniesz ode mnie specjalny środek i zaraz wrócisz do normy. No i wlała mi do gardła jakieś świństwo i kazała wracać do swojej grupy. Obiecałam wtedy sobie, urodzisz się przyciemnał. Trzeba pamiętać pewne chwile, które budzą w dzieciach rosę. Idąc przygnębiony korytarzem w kierunku naszej sali, nagle olśniło mnie. Wiedziałem już, co zrobię. Podczas popołudniowego spaceru do nadmorskiej wsi w kiosku kupiłem notesik i udając, że bawię się w kulinarnego dziennikarza, przeprowadzałem wywiady z moimi kolegami na temat tego, jakie warzywa najbardziej lubią. Wpisywałem nowo zdobyte informacje do magicznego zeszyciku. Ania – marchewka, Staś – buraczki, Krzysiek – ziemniaki, Marysia – brukselka, Weronika – ogórki i tak dalej. Byłem uratowany. Przy kolejnym obiedzie chętnie rozdawałem swoje jarzyny. Wyglądało to trochę dziwnie i zabawne zarazem. Ustawiała się przede mną kolejka z talerzami i tak znienawidzone przeze mnie warzywa lądowały w miskach kolegów. Pani nie protestowała, widząc, że wszystko znika z naszych talerzy. Pomyślałem wtedy, najważniejsze to dobrze kombinować. Dam sobie w życiu radę. Zupy już dzisiaj nie są moim koszmarem.
że ona świetnie gotuje. Najbardziej jednak smakują mi warzywa surowe. Takie, jak stworzyła je natura. Za mamusię, za tatusia, za mamunię, za dziadusia, za tą ludzi i tak w kółko nie ustanie. Za mamusię, za tatusia, za mamunię, za dziadusia, za tą ludzi i tak w kółko.